Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Tematem dzisiejszego odcinka jest stevia, czyli najsłodsze zioło świata, która służy również do słodzenia naparów, na przykład herbaty. Zapraszam serdecznie. Stevia rebaudiana, tak nazywa się po łacinie, jest to roślina, która występuje dziko, ale również jest uprawiana w Ameryce Południowej. Teraz uprawia się już na całym świecie. Jak mówiłem, jest to najsłodsza roślina na świecie. Służy, właściwie stąd się wzięła, służy do słodzenia yerba mate. Jest osobna odmiana yerby właśnie z dodatkiem stevii. Teraz stevia jest już używana do słodzenia różnych rzeczy. Co ciekawe, do niedawna nie można było jej używać. Były liczne opinie, że jest szkodliwa, toksyczna, ale okazało się, że były to plotki, które w Stanach Zjednoczonych rozpuszczono po to, żeby wspierać przemysł cukrowy. Jednak stevia się okazała bardzo konkurencyjna. No i były liczne badania prowadzone, teraz już można jej używać. Od listopada 2011 roku również Unia Europejska dopuściła ją do użytku, także można już ją bez problemu spotkać w sklepach. Ze stevii uzyskuje się stewozydy, czyli substancja, która jest właśnie tak bardzo słodka w stevii. Sama stevia zawiera jej około 10%, ale wydobyta i oczyszczona ta substancja jest 300 razy słodsza od cukru. Do badań nad nią przyczyniła się Coca-Cola. Prawdopodobnie zamierzali wprowadzić ją do coli, bo jest to tańsze niż cukier jednak. Stevię możecie znaleźć w różnych produktach spożywczych pod oznaczeniem E960. To są właśnie stewozydy pozyskane ze stevii. Jeśli czytujecie skład na przykład napojów i znajdziecie tam ten znaczek, oznacza to, że jest słodzony właśnie słodzikiem uzyskanym ze stevii. A słodziki robi się właśnie ze stevii dla diabetyków, cukrzyków. Można spotkać już je w płynie lub w kapsułkach, dodaje się do herbaty i do kawy i bardzo polecam dodawanie liści suchych. Sama stevia jest sprzedawana właśnie w postaci suszu. Trochę takich liści dodajemy do herbaty i parzymy to razem, dzięki czemu nie musimy już herbaty słodzić. Ma dość specyficzny posmak, niektórzy określają nawet podobną do lukrecji. Także może komuś nie podejść, ale warto skosztować. Na pewno warto jej używać dla celów zdrowotnych, bo po pierwsze nie jest kaloryczna w odróżnieniu od cukru, obniża ciśnienie krwi, reguluje zawartość cukru we krwi. Stevia znana jest w Ameryce Południowej od 1500 lat i szeroko używana przez tamtejsze ludy. Jeśli chodzi o Europejczyków, to jako pierwszy w XVI wieku opisał ją Petrus Jacobus Stevius, czyli od jego nazwiska wzięła się właśnie nazwa tej rośliny. No i później liczne badania na całym świecie. Teraz stevia jest już dość dokładnie znana i również są już opracowane techniki wydobywania z niej tej słodyczy do celów przemysłowych. Zachęcam do wypróbowania i kosztowania samej stevii. Nie jest droga, a bardzo wydajna. Można spróbować sobie odrobinę tych listków pogryźć w ustach. Nawet niewielka ilość daje tak silne uczucie słodyczy, że trudno to wręcz wytrzymać. A sam napar z samej stevii jest nie do wypicia praktycznie, także naprawdę wydajna rzecz. Serdecznie zachęcam do próbowania stevii. Zapraszam Was również na kolejne nasze odcinki. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i piszcie, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Zapraszamy serdecznie.